I druga rzecz to jest program, jest narzekanie. Oni dają bardzo atrakcyjny program tym ludziom, a my w zamian nie mamy praktycznie nic. Bo o niepodległości mówią wszyscy. To jest cel bardzo ogólny, całkowicie zrozumiały. No dobrze, ale jak to ma wyglądać? O co właściwie walczymy? O zniesienie okupacji, o wyzwolenie. No dobrze. I co dalej? I właśnie to dalej w Narodowych Siłach Zbrojnych pojawia się w postaci programu polityczno-militarnego. Program całościowy, wielostronny, który jest rozwijany, który jest cały czas propagowany w prasie, w broszurach, w referatach i w tych książkach, o których wspomniałem. Ten program to jest między innymi ta koncepcja przyszłej Unii Europejskiej. Ale jest coś jeszcze, coś zupełnie nowego. To jest program Z, program zachodni. Narodowe Siły Zbrojne rozwijają, bo to nie jest ich oryginalny pomysł. To się zaczęło tuż przed wybuchem wojny w Stronnictwie Narodowym, w obozie narodowo-radykalnym. Pomysły o tym, jak będzie wyglądała Europa, jeśli Niemcy po raz kolejny wywołają wojnę światową. Że trzeba wrócić do koncepcji nowego typu państwa, które oprze swoje granice na Odrze i Nysie Łużyckiej. Tu nie chodziło o zdobycze terytorialne. Nie było tej ideologii jakiejś nachalnej, że wracamy do koncepcji początków państwa polskiego, tak jak to później było wyśmiewane. To są przede wszystkim cele strategiczne. W 1939 roku Polska została napadnięta przez III Rzeszę Niemiecką i przez sojuszniczą Słowację z trzech stron. Od północy z Prus Wschodnich, od zachodu z terytorium Rzeszy i od południa. To jest protektorat Czech i Moraw oraz sojusznicze państewko słowackie. I z czwartej strony nadeszli bolszewicy. Nie było szans, żeby Polska tą wojnę wygrała, żeby tą wojnę toczyła dużo dłużej. Można się spierać, można było jeszcze tydzień, jeszcze dwa, gdyby byli inni dowódcy, lepsi, lepiej przygotowani, ale to klęska była oczywista. W ciągu pierwszych trzech dni, września 1939 roku, ta polska wojna obronna została przegrana. Ci ludzie to widzą. Jeśli to znowu się odbuduje, znowu tak będzie wyglądała Europa, to sytuacja się powtórzy i historia będzie ponownie dramatyczna. Trzeba szukać takiego rozwiązania, które odepchnie niebezpieczeństwo niemieckie daleko na zachód. I to jest koncepcja linii granicznej na Odrze i Nysie Łużyckiej i likwidacji w całości Prus Wschodnich. Żeby tą granicę skrócić do minimum i żeby była naturalna, z jednej strony rzeka, na południu Sudety i sojusz z Czechami. To by dawało jakieś nadzieje na przyszłość. Ten program zachodni jest cały czas w Narodowych Siłach Zbrojnych rozwijany, propagowany i uzupełniany o dodatkowe szczegóły. Pracują na to tabuny ludzi. Są w strukturach służby cywilnej narodu, grupy koncepcyjne, które pracują na przykład nad nazewnictwem miejscowości na terenach po Odrę i Nysy. Szukane odtwarzanie pierwotnych nazw słowiańskich. To jest pewna symbolika, ale jest coś więcej. Jest rozpoznanie wywiadowcze niemieckiego przemysłu na tych ziemiach, kopalń, stanu dróg, kanałów. To wszystko, co jest siłą napędową gospodarki. Ich raporty wywiadowcze dotyczące gospodarki są fenomenalne. Nawet w małych miejscowościach są opisywane zakłady pracy, które pracują dla potrzeb wojennych III Rzeszy. I są analizy, ile zużywają surowca, jaki jest obrót miesięczny czy roczny, jak będzie można przestawić taki zakład na produkcję pokojową. Co trzeba do tego będzie jeszcze zrobić? Jakie inwestycje, przebranżowienie? To są pomysły, które później komuna dostaje jako gotowe. Oni to wykorzystują. Twórca potęgi polskiego węgla, profesor Bolesław Krupiński, ten, który już w Polsce Ludowej został wykorzystany przez komunę, jego pomysły. To jest działacz służby cywilnej narodu, grupy przemysłowej SCM. Tacy tam byli ludzie, taki mieli dorobek.
I ten program ziem zachodnich, program powrotu na Odrę i Nysę, likwidacji Prus wschodnich, fascynuje i przyciąga młodych ludzi. Jest czterech czołowych ideologów tego programu. To jest profesor Karol Stojanowski, najwybitniejszy polski etnograf. To jest Antoni Gerny, prawnik. To jest Lech Karol Neyman, też prawnik z Poznania. I Jan Lilpop, młody działacz harcerski, oficer Narodowych Sił Zbrojnych. Wszyscy oni pracują cały czas nad przekuciem tej teorii w plan polityczny, w pokazaniu, że jest to rzecz do osiągnięcia, jak to trzeba zrobić, co jest do tego potrzebne. Propagowanie na różnych polach, w różnych dziedzinach, nawet znaczki pocztowe wydawano, linia Odry, Nysy, Łużyckiej, polską granicą, nawiązywanie tą symboliką. To robiło wrażenie, to ludzi przyciągało. Oni ten program cały czas rozwijali. Wymieniłem te cztery nazwiska. Czy Państwo zwrócili uwagę, czym te nazwiska się różnią? Tam jest jedno nazwisko polskie, Karol Stojanowski, i trzy nazwiska niemieckie. Gerne, Lilpop i Neyman. To są ludzie pochodzenia niemieckiego. To nie są ci Polacy z krwi i kości. W swojej przeszłości mają przodków niemieckich. W III Rzeszy podczas II wojny dostaliby automatycznie Reichslistę, nawet nie Volkslistę. Ale oni wybierają polskość. Są całkowicie Polakami. Pracują dla Polski. Co więcej, są w czołówce. Oni ten program rozwijają. Zapłacili za to straszną cenę. Jan Lilpop zginął w walce z Niemcami przed powstaniem warszawskim pod Warszawą. Lech Karol Neyman został zamordowany przez komunistów w 1948 roku pod fałszywym zarzutem zdrady współpracy z Niemcami. Antoni Gerne przeżył, ale w komunistycznych więzieniach. Karol Stojanowski tuż przed aresztowaniem przez bezpiekę zmarł. Był ciężko chory. Na szczęście ominęło go to, co go spotkałoby w łapach ubeków. Trzech ludzi pochodzenia niemieckiego, jeden polskiego, pracują nad koncepcją nowej, innej, wielkiej Polski. Nie wielkiej terytorialnie. Im nie chodziło o zdobycze. To znowu są te slogany, które są wypaczane. Wielkiej swoją przeszłością, wielkiej swoją przyszłością i znaczeniem. Ten program był wyrażony między innymi przez Lecha Neymana, zastępcę ostatniego dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych, pułkownika Stanisława Kasznicy, w październiku 1942 roku na piśmie. Jest to rzecz, która robi wrażenie. Po pierwsze rozmawia wizją polityczną, piękną polszczyzną. I to jest październik 1942 roku. W miesiąc po powołaniu Narodowych Sił Zbrojnych w organie teoretyczno-politycznym dowództwa NSZ, to pismo nazywało się Naród i Wojsko. Major Lech Karol Neyman jest redaktorem naczelnym tego pisma i jednym z głównych autorów artykułów politycznych, zamieścił artykuł "Osiągnąć cel za wszelką cenę". W tym artykule sformułował coś, co nazwał polskim celem wojny. Nie wyzwolenie, nie niepodległość, bo tego chcą wszyscy i wszyscy o tym mówią, nie bardzo nawet wiedząc, co to oznacza. On mówi, że Polska musi mieć konkretny cel i on ten cel formułuje. Napisał tak. Polska musi mieć swój własny cel wojny, rozumiany jako cel bezwzględny przez cały naród. Nie będzie to tylko zdobycie niepodległości, odzyskanie utraconej pozycji. To musi być znacznie więcej. Celem musi być zdobycie takich warunków, które by zabezpieczyły na długie dziesiątki lat byt narodu i zapewniły jego swobodny rozwój. Naród niemiecki, sprawca wszystkich wojen grabieżczych, osłabiony niezwykle okrutnym prowadzeniem tych wojen, winien na koniec ulec przykładnej karze. Winien być pozbawiony wszystkich zaborów dokonanych przez tysiąclecie i być w pełni rozbrojony. Winien wreszcie dostać się pod
dłuższą kontrolę swych kulturalnych sąsiadów. To wszystko dopiero zapewni Europie upragniony, niezbędny pokój na czas dłuższy. To, co on tam napisał 3 lata później na konferencji pokojowej w Poczdamie, zostało sformalizowane. Niemcy dostają się pod opiekę, tak on to nazywa, swych kulturalnych sąsiadów. Podzielone są na strefy okupacyjne. Następuje demilitaryzacja, czyli zniszczenie przemysłu zbrojeniowego. Denazyfikacja, czyli zniszczenie ideologii. Niestety nie do końca. Ani kadry, ani idei do końca nie wyrugowano. Ale on to rozumiał, wiedział i pisał. 3 lata przed aliantami. Jednym z fundamentalnych warunków trwałego rozbrojenia Niemiec i trwałego pokoju w Europie jest uzyskanie przez Polskę na zachodzie linii Odry i Nysy Łużyckiej z lewymi ich brzegami, co wraz z czeskimi Sudetami stworzyłoby potężny szaniec obronny. Bezwzględnym obowiązkiem narodu polskiego jest prowadzenie wojny z Niemcami aż do pełnego zwycięstwa, aż armia nasza stanie na szańcu Bolesławów, aż polski sztandar zawiśnie w okupowanym Berlinie, a maszyny niemieckie zaczną w Polsce pracować dla naszej potęgi. To stanowi nasz narodowy cel wojny. Walkę tę musimy prowadzić, choćby Zachód spoczął na laurach, choćbyśmy pozostali sami, bezwzględnie, fanatycznie, bo chodzić nie będzie o całą naszą przyszłość i wielkość, o wieki całe. Niech pacyfistyczny Zachód ulegnie dla upragnionego pokoju nam, a nie Niemcy. Niestety, stało się inaczej. Te ich postulaty zostały częściowo przejęte, częściowo odrzucone. Ale polski sztandar zawisł w Berlinie. Niemcy zostały pokonane, zostały okrojone. Była granica na Odrze i Nysie Łużyckiej. Bez tego przygotowania w społeczeństwie, kilkuletniego, na co dzień, nie byłoby to takie łatwe, nie byłoby to takie proste. Proszę sobie dziś wyobrazić Polskę. Mamy granicę na wschodzie, taką jak narzucili nam Sowieci. I Polska bez ziem zachodnich i północnych. Państwo kadłubek, które byłoby do strącenia przy pierwszym lepszym podmuchu europejskim. To jeszcze nie jest to, co mieć powinniśmy, ale jest to dużo więcej. Ten człowiek został zamordowany pod zarzutem współpracy z Niemcami. Niemcy widzieli tych ludzi zupełnie inaczej. I też warto przypomnieć, bo mówienie o nich, tak jak ja to mówię, z przekonaniem, z identyfikacją po ich stronie, wcale tego nie ukrywam, bo wiem, jak potężną ofiarę złożyli. Wiem, co stworzyli. Ale może być niewiarygodny. Mówi tak, bo ich lubi, bo chce kogoś do tego zachęcić. Ale jak się to skonfrontuje z wiedzą Niemców o tej organizacji, z wizją, jak Niemcy ich opisywali, jak ich oceniali, dopiero daje pojęcie, z czym mieliśmy do czynienia. Przede wszystkim to jest ten wywiad. Wywiad, który ma tak potężne osiągnięcia, a my ich w ogóle dziś nie znamy. Wywiad w Narodowych Siłach Zbrojnych dzieli się na dwie części. Jest to wywiad W i wywiad Z. Wywiad W to jest wschód, kierunek Związek Sowiecki, komuna, i wywiad Z, zachodni, terytorium III Rzeszy i cała ta sfera przemysłu, olbrzymiego przemysłu ludobójczo-militarnego niemieckiego. Wywiad w Narodowych Siłach Zbrojnych, w przeciwieństwie do Armii Krajowej, został stworzony przez niefachowców. NSZ nie dysponował, przynajmniej nie na tyle, kadrą przedwojenną, wojskową, zaangażowaną w pionie wywiadu, kontrwywiadu II Rzeczpospolitej, żeby mieć odpowiednio przygotowanych oficerów. To było także jednocześnie, mimo tych utrudnień, ich wielkim szczęściem, że byli od tego odcięci. Wywiady wiadomo, jak pracują. Zawsze jest styk z drugą stroną. Ta wiedza się przenika. W tym wywiadzie są później potężne straty. Dochodzi do momentów, że nikt nikomu nie wierzy. Nie wiadomo, kto dla kogo pracuje, w którym momencie zdradził, czy nie zdradził. Są pomyłki, są likwidacje. Ludzi najbardziej zasłużonych pod zarzutem zdrady, a później się okazuje, byli wystawieni przez prawdziwych zdrajców, żeby ich likwidować. W NSZ-cie zostało to
pominięte, bo tak jak wspomniałem, nie tworzy tego przedwojenna kadra wywiadowcza. Wywiad Z w Narodowych Siłach Zbrojnych został stworzony przez porucznika Stanisława Żotę. Też proszę zwrócić uwagę na nazwisko. Nie polski. Stanisław Żotę to jest potomek hugenotów francuskich, którzy w XVII wieku musieli uciekać z rodzimej Francji przed prześladowaniami. Tam były rzezie za brak zmiany wiary, za brak poddania się koncepcji absolutystycznych władców. W Polsce jest wolność. Polska, pierwsza Rzeczpospolita, przygarnia wszystkich. Ci ludzie z tymi niepolsko brzmiącymi nazwiskami wspaniale zapisali się w naszej najnowszej historii. I to wcale nie było tak, że u tych narodowców, u tych rzekomych faszystów było hasło Polak katolik jako coś, co wykluczało wszystkich innych. Stanisław Żotę nie był katolikiem. To jest rodzina, jest do dzisiaj, protestancka, ale był stuprocentowym, albo nawet gdyby można było, to więcej niż stuprocentowym Polakiem. Podczas wojny 20 roku stracił w walkach nogę na froncie. Był inwalidą. Mógł właściwie zaniechać jakiejkolwiek działalności. Miał do tego prawo. Ale on podjął się zadania, wydawałoby się niewykonalnego, stworzenia wywiadu, który by obejmował całą Rzeszę Niemiecką i tereny przez Niemców okupowane. I on ten wywiad stworzył. Oparł się nie na kadrze wywiadowczej, profesjonalnej, przygotowanej, szkolonej latami. Oparł się na najmłodszych, tych najbardziej zaangażowanych, ofiarnych, ideowych. Bardzo często są to ludzie, potomkowie rodzin niemieckich, spolszczonych. Ci ludzie mają po 20 kilka, bardzo rzadko nieco powyżej 30 lat. Fenomenalna kadra, fenomenalne pokolenie Polski niepodległej. Wielu z nich, wywodząc się z rodzin niemieckich, studiując w Niemczech, we Wrocławiu, w Berlinie, w Królewcu, inni w Gdańsku, byli całkowicie wtopieni w społeczność niemiecką, językowo nie do odróżnienia. Znali obyczajowość, mentalność, mogli przemieszczać się całkowicie swobodnie na podstawie profesjonalnie wykonanych dokumentów sporządzonych przez Biuro Fałszerstw Dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych. To też jest jeden z pionów, całkowicie nieznany, a pracujący fenomenalnie. Niemcy, mając do czynienia z podrobionymi dokumentami NZ-owskimi, gdy porównywali to ze swoimi własnymi, uważali, że te podrobione są prawdziwe, a te ich oryginalne są fałszywe. Daje to pojęcie o tej jakości. I Stanisław Żotę stworzył ten wywiad w taki sposób, że tworzył siatki wywiadowcze, kilkunastoosobowe, które nie miały żadnych powiązań między sobą. Każda z tych siatek pracuje niezależnie. Dekonspiracja, wpadka której z nich ofiary nie powodują zniszczenia całej struktury. I nie ma przejścia do centrali w Warszawie. Nie ma połączenia. Niemcy likwidują pojedyncze ogniska, pojedyncze punkty, natomiast nie mogą zlikwidować całej siatki wywiadowczej. Spotykają się z czymś, co jest dla nich niezwykłe. W pierwszych miesiącach, kiedy ten wywiad funkcjonuje, gdy zdają sobie sprawę z jego istnienia, niemieckie kierownictwo uważa, że tak naprawdę to jest wywiad brytyjski, tylko pod polską przykrywką, bo Słowianie jako podludzie nie byliby w stanie czegoś takiego stworzyć, bo się do tego po prostu nie nadają. To z pewnością są Brytyjczycy, czyli Germanie, którzy posługują się tą polską przykrywką. Mówię o tym dlatego, że zachowały się niemieckie dokumenty, które ich oceniają. Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy, ta niemiecka bezpieka, informował swoje dowództwo. Nowoczesne drukarnie Wywiadu Narodowych Sił Zbrojnych fałszują niemal wszystkie typy obowiązujących w Generalnym Gubernatorstwie dokumentów osobistych, w tym materiały Reichsführera i jednostek wojskowych. Reichsführer to jest Heinrich Himmler, to jest osoba ze ścisłego kierownictwa III Rzeszy. Ci ludzie produkowali dokumenty z jego podpisem. To była przepustka wszędzie, w
każdych okolicznościach. Mając tego typu dokument, list polecający, czy przepustkę, czy należy udzielić wszelkiej pomocy obywatelowi takiemu i takiemu, który wykonuje misję specjalną i jest podpisany Reichsführer SS, Heinrich Himmler, otwierało wszędzie drzwi. Nikt tego ze strachu nie kwestionował. Biurokracja niemiecka, ich pragmatyka była taka, że im się w głowie nie mieściło, że ktoś mógłby to podrobić. Oni to podrabiali. Gestapo informowało. Istnieje absolutna pewność, że ci młodzi idealiści pracują z całym zaangażowaniem, a zdrada jest wykluczona. To jest więcej niż laurka. Laurki to się wystawia w szkole. Tu Niemcy, ludobójcy niemieccy, wystawiają prawdziwą laurkę polskiej organizacji konspiracyjnej, polskiemu wywiadowi. I wreszcie inne dokumenty policyjne, mówiące o wywiadzie Narodowych Sił Zbrojnych. Jest on organizacją ekskluzywną, grupującą wyłącznie Polaków bez zarzutu i utalentowanych. Czy można zdobyć lepsze świadectwo? I teraz, co zrobiono z tymi ludźmi w PRL? Zhańbiono ich także propagandowo, że pracowali na rzecz Niemców, że byli zdrajcami. Niemcy, wyłapując tych młodych idealistów, mordują ich w sposób inny niż innych przeciwników. Ścinają ich na gilotynach i toporami na wzór średniowieczny. Dziś jest na centralnym więzieniu w Berlinie, w Moabicie, tablica na murze, w miejscu, gdzie ich mordowano. Te młode dziewczyny i tych młodych chłopaków z ich nazwiskami, z datami śmierci, z wyrokami wydanymi przez te Sondergerichte, sądy specjalne III Rzeszy. Ale nie ma polskich szkół imienia tych ludzi. Nie ma nazw ulic, nie ma placów, nie ma ich pomników. Zabrali nam ich z naszej historii. Przy takich ocenach, przy takich dokumentach, jak w ogóle można mówić o kolaboracji? Na przełomie 1944 i 1945 roku Geheime Staatspolizei, generał Müller, nie mylić z towarzyszem Leszkiem Millerem, chociaż podobieństwo jakieś jest, bo i tu totalitaryzm, i tam totalitaryzm, dostaje polecenie, żeby dokonać analizy polskich organizacji konspiracyjnych, z czym III Rzesza zetknęła się przez te kilka poprzednich lat. Niemcy mają plan, żąda tego Führer, żeby padająca III Rzesza zdobyła się na jeszcze jeden dodatkowy wysiłek. Jemu się nie mieści w głowie, że Niemcy przegrają i nic z tego nie zostanie. On chce, żeby powstało niemieckie podziemie, niemieckie państwo podziemne i niemiecka konspiracja. Mają olbrzymie zasoby kadrowe, kadrę oficerską, wywiadowczą, wszelką inną, zasoby broni, amunicji, wszystko jest do użytku, to można pochować. Te pieniądze, kadra, wyposażenie, to się wszystko przyda. I Niemcy w konspiracji przetrwają, być może wybuchnie następna wojna między wschodem a zachodem i wtedy my będziemy potrzebni. Musimy przetrwać w konspiracji. I nakazuje niemieckim dowódcom sił bezpieczeństwa znaleźć wzór, model, na czym oprzeć własną konspirację. Geheime Staatspolizei sporządza całościowy raport o wszystkich polskich organizacjach niepodległościowych. O NSZ-cie cytuję odpowiedni fragment. Jest to dokument, który jest w tej chwili w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sporządzony w języku niemieckim, oczywiście ściśle tajny, ze wszystkimi wronami, pieczęciami, dawno odtajniony, można z tego skorzystać. Jakoś ci polscy historycy nie zaglądają, nie czytają, nie dlatego, że nie potrafią, tylko nie chcą. Musieliby zmienić całą swoją wizję. I Gestapo ocenia Narodowe Siły Zbrojne tak. Wielkim celem politycznym obozu narodowego, a w tym i NSZ, jest walka o niepodległość Polski, przy czym następujące kwestie wysuwają się na czoło. Po pierwsze, zdobycie Prus Wschodnich dla Polski. Po drugie, zdobycie ziem aż po Odrę i Nysę. I po trzecie, obrona kraju przed komunistami i Ukraińcami i zniweczenie ich starań o oderwanie polskich ziem wschodnich. Bo to jest następny pion do omówienia,
na który tu nie ma czasu. Stosunek do ziem wschodnich i stosunek do tego, co się dzieje na kresach południowo-wschodnich. W NSZ-cie, w podziemiu narodowym, od samego początku jest bombardowanie informacją. Polska tam spływa krwią. Trzeba przeznaczyć wszystkie możliwe siły do obrony ludności cywilnej. Ze strony delegatury, ze strony lokalnych dowództw AK trwa flirt z mordercami, z upowcami. Następują lokalne porozumienia. Często jest tak, że idzie delegacja oficerów AK-owskich i po kilku dniach znajdują ich z odrąbanymi głowami, pociętych na kawałki, jak w średniowieczu. Tak wyglądały rozmowy z podziemiem upowskim, z podziemiem politycznym i wojskowym. Ci ludzie od samego początku mówią, dla rezunów nie będzie przyszłości w Polsce miejsc. To nie jest wypędzanie mniejszości narodowych, ograniczanie ich praw, ale mówią, że dla wszystkich, którzy brali udział w zbrodniach, nie ma miejsca wśród obywateli państwa polskiego. Tak samo jak dla Volksdeutsche, którzy brali czynny udział w zbrodniach popełnianych na Polakach. To jest cały czas podkreślane. Nawet Niemcy to wiedzieli. Niemcy to publikują w swoim dokumencie. Narodowe Siły Zbrojne rozwinęły swoją wojskową organizację prawie na całe terytorium byłego państwa polskiego. Szczególnie jednak skoncentrowane były na lewym brzegu Wisły. Ich bataliony i samodzielne kompanie stanowiły najistotniejsze siły powstańcze obok Armii Krajowej. Szeregi NSZ składają się z żołnierzy wyszkolonych w oparciu o jasne, idealistyczne podstawy, którzy albo przed wojną działali w jednej z grup narodowych, albo politycznie i bojowo sprawdzili się w czasie tragedii września 1939 roku lub w podziemnej walce z Niemcami. Niemcy nie mają wątpliwości, czy to są kolaboranci, czy to są wrogowie. I to w dodatku tak niezwykle ideowi. Te raporty dostaje do opracowania generał Reinhard Geilen, szef Wydziału Obce Armie Wschód w głównej kwaterze Wehrmachtu. To jest kwiecień 1945 roku. On ma za zadanie wskazać Führerowi model, jak trzeba tworzyć konspirację niemiecką. On nie poświęcił na to zbyt dużo czasu. Prawie natychmiast podjął decyzję i wskazał. Narodowe Siły Zbrojne był to najbardziej prężnie zorganizowany i dowodzony nielegalny Związek Polski. Skoro nie zyskali uznania we własnym kraju na skutek tego, co się z Polską stało po 1945 roku, trzeba podkreślać, jakim uznaniem cieszyli się u swoich największych przeciwników, Niemców. Czyli mamy do czynienia z koncepcją geopolityczną, z koncepcją nowych instytucji państwa, jak ono ma funkcjonować, podstaw gospodarczych. Mamy działalność wywiadowczą z niezwykłym rozmachem, z niezwykłymi osiągnięciami, bo to wszystko, co ci młodzi ludzie zdobywali, było opracowywane w Biurze Studiów Wywiadów Narodowych Sił Zbrojnych, przekazywane do Komendy Głównej Armii Krajowej. Stamtąd szło depeszami do naczelnego wodza w Londynie i to dostawali Anglicy. Ślad po tych, którzy to zdobywali z największym narażeniem i z potwornymi stratami, zanika, dopóki Anglicy tego nie otworzą, nie pokażą. Nawet skali tego nie będziemy znali. Ale są inne dziedziny działalności. To jest działalność wojskowa. To są oddziały partyzanckie. Pierwsze z nich powstają tak naprawdę jako pierwsze na ziemiach polskich. Od jesieni 1942 roku powstają pierwsze grupy i oddziałki Narodowych Sił Zbrojnych. W rozkazach oceniających przez dowództwo nie ma kamuflażu. Oni piszą wprost. Te próby są nieudane. Te oddziały nie radzą sobie w terenie. Nie mają doświadczenia. Nie potrafią się odpowiednio maskować. Trzeba zyskać przychylność ludności cywilnej, trzeba stworzyć własną siatkę konspiracyjną, sieć kwater, punktów, sieć wywiadu. Każdy oddział partyzancki, każda grupa musi mieć stały dopływ informacji. Bez tego ta działalność jest bez sensu, bo można iść, zabić kilku Niemców, uciec, schować się w lesie,
ale Niemcy przyjadą, spalą jedną wieś lub kilka. W związku z tym ta działalność nie ma racjonalnych podstaw, bo na wybijanie z Niemcami iść nie możemy. Te pierwsze doświadczenia nieudane procentują tym, że następne grupy, następne oddziały działają już dużo lepiej i mają wybitne osiągnięcia. Największa akcja finansowa, dopiero po niej w lecie 1944 roku, była znacznie większa, poważniejsza, przeprowadzona przez KEDYW Armii Krajowej w Warszawie, ale to przez długi czas właściwie jedyna akcja tego typu Narodowych Sił Zbrojnych, akcja na bank emisyjny w Częstochowie w kwietniu 1943 roku, w dzień urodzin Adolfa Hitlera. Grupa żołnierzy, oficerów NSZ w przebraniach niemieckich podjechała niemieckimi ciężarówkami pod bank emisyjny. Dowódcą grupy był ksiądz kapitan Felix Kowalik, pseudonim Zagłowa. Na podstawie fałszywych dokumentów weszli do banku, zabrali cały zapas gotówki. To były tak zwane młynarki, czyli pieniądz okupacyjny produkowany przez Niemców w podbitej Polsce. 3,5 miliona złotych. Ogromna zdobycz. Po wyjściu z tymi worami, załadowaniu na samochody, ludzie oczywiście, widząc Niemców na ciężarówkach, mundurach, wpadali w panikę. Może łapanka, może coś się dzieje. Ksiądz Felix Kowalik, odjeżdżając tym samochodem, stanął z tyłu, rozpiął płaszcz, pokazał sutannę. Mówi: nie bójcie się, jesteśmy Polakami. Pobłogosławił wszystkich i pojechali. Ta wiedza tam lokalnie do dziś jest. Tą akcję wszyscy im później kradli. Najwyższy rangą oficer niemiecki, zlikwidowany przez polskie podziemie w czasie konspiracji, całej konspiracji 39-45, to jest generał porucznik Kurt Remmel, dowódca 174 Dywizji Piechoty Wehrmachtu. Jednostki frontowej, nie policyjnej, nie żandarmerii, bo takich generałów były u Niemców setki, być może nawet tysiące, ale pełen dowódca frontowy. Zlikwidowany 26 sierpnia 1943 roku na Kielerczyźnie przez oddział Narodowych Sił Zbrojnych, dowodzony przez wachmistrza Tomasza Wójcika, pseudonim Tarzan, wraz z ochroną i ze sztabem. Akcję przeprowadzono przypadkowo. Oni jej nie planowali. Nie mogli mieć wiedzy, że akurat ci ludzie będą jechali. Ale nadarzyła się okazja, więc to zrobili. I dopiero jak zrobili, zobaczyli, z czym mają do czynienia. Że po likwidacji generała i jego sztabu z pewnością będą olbrzymie represje niemieckie. Dowódca wydał odpowiednie rozkazy. Trzeba tą akcję zamaskować. Rozrzucili na miejscu sowiecką amunicję, jakąś papachę, jakąś kufajkę. Okolicznej ludności nakazali rozpowiadać, że w nocy był desant sowiecki. Bolszewicy spadli z nieba na spadochronach i tam gdzieś latają po lesie. Co się stało? Nie było represji niemieckich. Meldunki niemieckie są, że zrobili to bolszewika, zrzutkowie sowieccy. I później są na nich obławy. Oczywiście złapać ich nie mogą, bo tych bolszewików nie ma. Ale nie było represji na ludności cywilnej. Fenomenalne podejście do tego, co już w 1942 roku sformułowała delegatura rządu na kraj. Co jest celem? Co ma przetrwać pod okupacją? Jest to ekonomia krwi, ochrona ludności cywilnej. Nie wolno podejmować akcji. Jest to w rozkazach komendantów kolejnych Armii Krajowej, dowódców Narodowych Sił Zbrojnych. Nie wolno podejmować pochopnych akcji. Nawet jeśli będą się wydawały efektowne, nawet jeśli zdobycz będzie łatwa, tam, gdzie grożą potworne represje, gdzie za tego typu akcje zapłacą dziesiątki czy setki Polaków własnym życiem. Od tych akcji trzeba odstępować. To są rozkazy kategoryczne, wydawane na piśmie. Po wojnie komuna drwiła, że AK to stała z bronią u nogi, nic nie robili. NSZ to wprost z Niemcami kolaborował, przecież nie mają żadnego dorobku, nic nie zrobili. Akcję na generała Rennera ukradli po wojnie komuniści. Towarzysz major Służby Bezpieczeństwa Stefan Skwarek z Radomia
napisał pracę doktorską na uczelni, gdzie także wykładowcą, tylko nieco później, był towarzysz dr Leszek Balcerowicz, między innymi. I absolwentem tej uczelni jest także towarzysz, były członek biura politycznego, Leszek Miller. Dobra uczelnia. Stefan Skwarek napisał pracę doktorską pod tytułem Polska Partia Robotnicza, Gwardia Ludowa i Armia Ludowa w Okręgu Radomskim. Tą akcję opisał jako wzorcową, jako największe osiągnięcie podziemia komunistycznego podczas II wojny światowej. Akcję przeprowadziło kilkudziesięciu przedstawicieli rodziny Skwarków. Ziuta Skwarek siedziała w kałuży. Mańka Skwarek leżała w krzakach. Felek Skwarek siedział na dębie, a Maniek Skwarek pod sosną. I tak wszyscy tak się zorganizowali, tak się zamachnęli i tego generała dopadli i go ubili. Stefan Skwarek tak się rozochocił, jak po promocji został doktorem, że zaczął pisywać w prasie komunistycznej opowieści o konspiracji. Doszło do takiego absurdu, jest to jedyny znany mi przypadek, że Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Główny Urząd Kontroli Publikacji, Prasy i Widowisk, zakazał mu pisania o czymkolwiek, gdziekolwiek, że kompromituje Polskę Ludową. Ale doktoratu mu nie zabrali. Tą akcję ukradli także NZ-owcom akowcy. To trzeba z przykrością powiedzieć. Później to tłumaczyli w ten sposób po 1989 roku, że szkoda było, żeby taka akcja przepadła, więc podaliśmy siebie, że to nasze struktury wykonały, ale ten przekaz poszedł, przez kilkadziesiąt lat był utrzymywany. Podobnie było z wieloma innymi akcjami NZ-owskimi, które były przypisywane innym organizacjom. Największa akcja, która spowodowała uwolnienie od 300 do 400 więźniów politycznych i znowu bez żadnych represji niemieckich, była przeprowadzona na terenie powiatu łomżyńskiego. Z więzienia w Łomży udało się ocalić prawie 400 osób, których Niemcy zwolnili, poszli na wymianę. Oddział Akcji Specjalnej Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kapitana Antoniego Kozłowskiego, pseudonim Biały, przejął niemiecki transport wraz z ludźmi. Okazało się, że w tym transporcie był zarządca majątków Ericha Kocha, gauleitera Prus Wschodnich. To była jego rodzina, ludzie z nim spokrewnieni, von Greiben. Niemcy byli wściekli. Ulotki, jakie wówczas rozrzucali po terenie, ja tu gdzieś mam, mówiły o tym, że będzie rozstrzelanych 1500 osób, jeśli ci jeńcy nie będą natychmiast zwolnieni. Dowódca miał dylemat. Znając mentalność niemiecką, wiedział, że to jest możliwe, ale z drugiej strony liczył na to, że może jednak Kochowi zależy na ocaleniu własnej rodziny i wytrzymał tą presję psychiczną. Niemcy wysyłali takie komunikaty. To było rozlepiane na płotach, na drzewach. Musieli odczytywać te apele proboszczowie podczas kazań, że ci ludzie mają być zwolnieni, bo inaczej będą te potworne represje. NZ-owcy tą presję wytrzymali. W końcu Niemcy zgodzili się na układ. Zwalniacie jeńców, my zwalniamy więźniów z Łomży. To jest czerwiec 1944 roku. Ci ludzie zostali zwolnieni, ponieważ to jest końcówka okupacji niemieckiej. Nie ma represji, nie ma tych potwornych strat. Tej akcji w historii polskiego podziemia nie ma. Tego się nie opisuje, bo to jest akcja niesłuszna, politycznie niepoprawna. Gdyby to zrobiła Armia Ludowa, to wszystkie szkoły w Polsce miałyby imię dowódcy tego oddziału. Kapitan Antoni Kozłowski, który zginął niedługo później w akcji przeciwko Niemcom, usiłując przyjść na pomoc okrążonemu zgrupowaniu Armii Krajowej w Czerwonym Boże, pochowany początkowo potajemnie w lesie, później przeniesiony na cmentarz w Łomży, nie miał prawa. Rodzina nie miała prawa napisać, kto to był. Można było napisać oficer ruchu oporu. Zbowidowskie, stalinowskie hasło. Tylko tyle. I proponowano rodzinie. Jakbyście, wicie, rozumicie,
wiesz, to się zakwalifikowali do podziemia lewicowego, my to już załatwimy, to wtedy wszystko będzie, czyli pomnik się postawi inny. Rodzina na szczęście normalna powiedziała nie, wytrzymali. I inne wydarzenia, które są związane z Narodowymi Siłami Zbrojnymi. W lutym 1944 roku miała miejsce na terenie powiatu janowskiego, na Lubelszczyźnie, największa pacyfikacja niemiecka. Niemcy wymordowali praktycznie 5 wsi. Około 1000 czy 1200 osób zostało zamordowane. Były to wsie, które były zapleczem Narodowych Sił Zbrojnych. O tym nie mówiono, tego nie pokazywano poza lokalnymi uroczystościami, gdzie nie nawiązywano do tego, dlaczego ci ludzie stracili życie, że byli zapleczem oddziałów majora cichociemnego Leonarda Zub-Zdanowicza-Zęba. Tego mówić wolno nie było, bo było to niesłuszne. Ale są pewne ślady w piśmiennictwie podziemia komunistycznego, które wskazują, że być może nie była to akcja przypadkowa. Niemcy skądś musieli wiedzieć, musieli dostać dane. W meldunkach Mieczysława Moczara, czyli Mykoły Dymko, po przeprowadzeniu tej akcji, on śle do Warszawy raporty i się cieszy. Hura, hura, hura. Reakcja dostała straszliwe ciosy od Niemców. Nasze wsi nie ruszyli. To skąd wiedzieli, które ruszyć? Ktoś musiał je wskazać. Nie ma dowodów bezpośrednich, ale wiemy, co robiła komuna. Komuna z Niemcami autentycznie współpracowała. Najbardziej ohydne wydarzenie, jakie sobie można wyobrazić w polskim podziemiu, obciążają może nie sumienie, bo komuna sumienia przecież nie ma, ale ich konto. Ich konto także historyczne. NSZ-owcy nie, AK-owcy nie, ale komuna kolaborowała. Proszę sobie wyobrazić akcję w centrum Warszawy w lutym 1944 roku na ulicy Poznańskiej. Jest konspiracyjny lokal delegatury rządu na kraj. Tam się mieści archiwum. Zdobywa się informacje z terenu całego okupowanego kraju. Te informacje są dwojakiego rodzaju. Informacje dotyczące okupacji, represji niemieckich i z drugiej strony informacje dotyczące komuny, postępowania komuny. To wszystko się mieści w tym archiwum. Tam jest to opracowywane. Część jest publikowane w różnego rodzaju biuletynach. Część tej wiedzy przesyła się na zachód, do Londynu. Jak komuna się dowiedziała przypadkowo przez swojego agenta w szeregach Armii Krajowej, że jest takie archiwum, umieścili tego człowieka w strukturach, który poznał ten lokal i uznał, że warto przeprowadzić akcję zdobycia, ale byli na to za słabi, nie mieli sił. Co zrobili? Weszli w porozumienie, to jest przedziwna kombinacja, z niemiecką Abwehrą, z Gestapo i z komórkami sowieckiego wywiadu NKWD w Warszawie. I razem przeprowadzili akcję. Zdobyli archiwum delegatury rządu. Zamordowali 7 funkcjonariuszy delegatury. Niemcy zabrali archiwum tą część antyniemiecką, a komuna zabrała część antykomunistyczną i wywieźli to pośpiesznie do Moskwy, żeby wiedzieć, co wie polskie podziemie o nich, o ich zbrodniach, o ich współpracy z Niemcami także. Po wojnie ci ludzie, którzy to organizowali, którzy brali w tym udział, doszli do najwyższych godności w Polsce Ludowej. Szef wywiadu komunistycznego, Marian Spychalski, zwany w wojsku Mońkiem, nie wiem dlaczego, został marszałkiem Ludowego Wojska Polskiego. Był poprzednikiem Wojciecha Jaruzelskiego. Jerzy Fonkowicz, uczestnik tej akcji, został po wojnie generałem informacji wojskowej najbardziej zbrodniczej służby Polski Ludowej. Służby potwornie represyjnej, zbrodniczej, o której najmniej wiadomo i to jest jedyna służba komunistyczna, która po roku 89 nie została zdekomunizowana w żadnej postaci. Zmieniono tylko nazwę. W 1957 roku informacja wojskowa przekształciła się w Wojskową Służbę Wewnętrzną, a po roku 1989 stworzono
wojskowe służby informacyjne, których miłośnikiem jest nasz utytułowany hrabia Ból. On bardzo tą służbę lubi i twierdzi, że nie wolno było tego rozwalać, bo to przecież jest ochrona polskiego państwa. W tej służbie, między innymi, później także karierę zrobił jako oficer śledczy, wówczas oficer Armii Ludowej, przy czym oficer to jest wielki cudzysłów do tego, bo komuna nie miała kadry oficerskiej, to były nominacje w trybie tak zwanym rewolucyjnym. Doszedł do stopnia pułkownika, był oficerem śledczym, a w latach 90. został skazany za znęcanie się i za mordowanie ludzi w aresztach. Na straszną karę, 2 lat w zawieszeniu. Był to szwagier Michała Żymierskiego, też sowieckiego marszałka w Polsce. Takie były kariery prawdziwych kolaborantów, tych, którzy nie wahali się, pomijając nawet te różnice ideologiczne i toczoną wojnę między 2 totalitaryzmami, porozumiewać się z drugą stroną w takim celu, bo tu cel uświęcał środki. Można było występować przeciwko polskiemu podziemiu niepodległościowemu. Komuna kradła akcje Armii Krajowej, ale przede wszystkim akcje Narodowych Sił Zbrojnych, bo ci ludzie nie mogli o sobie mówić. Jeśli przeżyli, jeśli wyszli z więzień, nie mieli możliwości tworzenia środowiska, organizacji kombatanckich, gdzie się spotykać, wymieniać wiedzą, pisać wspomnienia, cokolwiek publikować nawet pod cenzurą. Dla nich miejsca w Polsce Ludowej nie było. Byli obywatelami 3., 4. kategorii, ale zdali ten egzamin, zdali to, co było najpiękniejsze, z człowieczeństwa, z honoru, nie ulegli. Jest jeszcze jedna sfera działalności, której muszę wspomnieć, która także pozostaje nieznana i w znacznym stopniu rozkradziona. To jest sfera propagandy. Biuro Informacji Narodowych Sił Zbrojnych przy dowództwie miało pod sobą w okręgach, w powiatach, jak też w centralnym, wydawanie 100 kilkudziesięciu pism. Z tego duża część to były pisma drukowane o objętości do 50 stron drobnego druku, z piękną szatą edytorską, ale przede wszystkim z treściami. To były te treści, o których mówiłem. Propagowanie programu politycznego, geopolitycznego, gospodarczego. Tam nie są tylko komunikaty z frontu, bieżące wydarzenia. To jest oczywiście istotne, ale to zawsze w tych pisemkach jest na końcu, a nie na początku. To jest najmniej istotne, bo to jest nietrwałe. To są wiadomości, które żyją dzień, 2, 3, później przechodzą następne i następne i następne. Ale te artykuły ideowe, te fundamentalne są zawsze na początku. Te 100 kilkadziesiąt pism zostało po wojnie rozkradzionych dosłownie w sensie publikacji, że były to pisma innych organizacji. Nawet te, które miały na winiecie w tej stronie tytułowej, że jest to pismo Narodowych Sił Zbrojnych, zaliczano do pism komunistycznych. Tak jak profesor Polskiej Akademii Nauk Stanisława Lewandowska zrobiła z organem Komendy Okręgu Białostockiego 13 Narodowych Sił Zbrojnych, to pismo nazywało się Nasz Czyn. Bardzo ciekawe, bardzo fajne pismo. Zaliczyła to, że to wydawały grupy antyfaszystowskie w Białymstoku. Właśnie nie było tam podziemia komunistycznego, nie było nic innego poza niepodległościowcami, więc tworzyła fikcję. Natomiast pod nazwą Nasz Czyn na winiecie pod tym tytułem jest 2-tygodnik Okręgu 13 Narodowych Sił Zbrojnych. To nie były pomyłki. Oni wiedzieli, co robią. Myśleli, że to nigdy nie wyjdzie na jaw, że wszystko już jest ich na zawsze, w związku z tym wszystko tym ludziom kradną. I rzecz szczególna. Narodowe Siły Zbrojne w tym pionie wydawniczym wydają coś wyjątkowego, coś, czego nie ma żadna inna konspiracja. Jest to pismo dla kapelanów wojskowych Narodowych Sił Zbrojnych. To pismo nazywa się Lux Mundi, Światło Świata. Redaktorem naczelnym jest szef duszpasterstwa Narodowych Sił Zbrojnych, ksiądz kapitan profesor Michał Poradowski. Jeden z najwybitniejszych umysłów XX wieku. W Polsce w ogóle nieznany, dlatego że po powstaniu
jak poszedł do flagu, do Polski wrócić już nie mógł. Większość życia spędził w Ameryce Południowej, w Chile. Publikował fantastyczne książki, opracowania. Był jednym z głównych, najważniejszych znawców w świecie wszystkich form i nurtów marksistowskich z trockizmem, z ich mackami sięgającymi do kościoła. Rozpracowywał to w sposób fenomenalny. Znawca wielu języków, absolwent kilku papieskich uczelni, różnych kierunków nauczania. Profesor papieskiego Uniwersytetu Valparaiso w Chile, między innymi, ale także kształcony w Rzymie, w Paryżu, w innych miejscach. Postać nie istnieje. Pismo Lux Mundi jest szczególne nie dlatego, że to jest dla kapelanów wojskowych, tylko szczególne ze względu na poziom tego pisma i co tam zamieszczano. Ksiądz Michał pod koniec swojego życia wrócił do Polski. Mieszkał przy rodzinie we Wrocławiu. Ja go tam wielokrotnie jeszcze zdążyłem odwiedzać, mimo że to był już człowiek w bardzo podeszłym wieku, mocno niesprawny fizycznie, jednak do końca zachowujący niezwykłą jasność umysłu. Przedtem znałem tylko nazwę, nie widziałem tego pisma, nie znałem zawartości. Okazało się, że kilka numerów mieli schowane. Zostało to wydobyte. Jak to zacząłem czytać, zrozumiałem, na czym ta wyjątkowość polega. I on o tym mówił. I proszę pana, to nie jest tak, że idzie młody człowiek do partyzantki, dostaje pistolet, automat, granat, widzi przeciwnika, rzuca granatem, strzela i później nie ma żadnych konsekwencji. Albo ci, którzy wykonują wyroki. Trzeba podejść do często rówieśnika i strzelić mu w głowę, zabić go jako wroga. Jak nie ja jego, to on mnie albo moich towarzyszy wrogów. Nie mam wyboru. Wiele są konsekwencje. Ci ludzie po latach to wszystko przeżywają i to wszystko do nich wraca. Oni muszą mieć uzasadnienie moralne. Muszą mieć wytłumaczenie i muszą być na bieżąco objęci opieką. To, co dzisiaj w wojskach nowego typu jest w postaci pomocy psychologicznej, która jest nieskuteczna, jak się okazuje, to w Narodowych Siłach Zbrojnych jest pomoc kapelanów, którzy to wyjaśniają. Sami są w konspiracji, sami mają broń, ale są przewodnikami duchowymi. Ksiądz Poradowski pisze artykuły teologiczne, filozoficzne, gdzie to wszystko pokazuje. Fenomenalne artykuły o tak zwanych sytuacjach w partyzantce, różnych rzeczach, na które trzeba zwracać uwagę. To nie jest rekwizycja, gdzieś jest potrzebna żywność. To jest zabór mienia, to jest zabór butów czy ubrania. Partyzant myśli, że jak jemu jest potrzebne, on walczy o Polskę, to on może to komuś zabrać. Wisi u chłopa na płocie jakaś kurtka, jakieś spodnie, buty się suszą, a ja mam zniszczone, podarte, dziurawe, to ja sobie to biorę. On im to wyjaśni. To nie jest twoje. Ty poproś, spróbuj, ale nie tak. Nie bądź taki, jak ci bezpośredni wrogowie tego człowieka. Nie ma takich pism, nie ma takich artykułów w całej polskiej konspiracji. A tu było. I rzecz ciekawa. Po zakończeniu II wojny światowej, a tu jeszcze właśnie dodam ten istotny element przedtem, który to spowodował, to, o czym zaraz powiem. Tylko dwie formacje w Polsce podziemnej brały w obronę stolicę apostolską, Ojca Świętego. Była olbrzymia, niewiarygodna wręcz kampania zachwycania papieża, że on święci niemieckie mundury, niemiecką broń, Hakenkreuze, że idzie ręka w rękę z hitlerowcami. Była cenzura, była przepaść, żelazna kurtyna. Mnóstwo ludzi w to wierzyło. A także na Zachodzie. Bardzo ciekawi, dziwni osobnicy nawet pisali sztuki o tym, żeby to trafiło do sfery kultury. Że Watykan to był de facto hitleryzm. W Narodowych Siłach Zbrojnych i w Narodowej Organizacji Wojskowej, w tych dwóch strukturach, cały czas, od początku, bierze się w obronę Ojca Świętego. Są bardzo poważne, spokojne, stonowane analizy. Pokazują, kto atakuje, jakie są tego przyczyny i jakie mogą być tego skutki. W Narodowych Siłach Zbrojnych pion kapelanów jest bardzo rozwinięty. Wszystkie struktury terenowe, od komendy powiatu w górę, do tego wszystkie oddziały partyzanckie mają opiekunów duchowych, mają kapelanów.
i mają to własne pismo. Oprócz tego różnego rodzaju referaty, instrukcje, jak się zachowywać w tych sytuacjach, gdzie należy dokonywać moralnych wyborów. Po wojnie w 1945 roku Stolica Apostolska nadaje konspiracyjny przywilej kierownictwu tych organizacji opiniowania kandydatów na funkcję biskupów i prymasa Polski po wojnie. Prymas Stefan Wyszyński dostał właśnie takie poparcie. Też był kapelanem, on był w Armii Krajowej, ale stykał się z jednym i z drugim pionem, był z nimi bardzo blisko, zresztą rodzinnie bardzo mocno powiązany. Jego przyrodni brat Tadeusz Wyszyński był w Puszczy Kampinoskiej, przepraszam, w Lasach Chojnowskich na południe od Warszawy. Był dowódcą oddziału partyzanckiego Narodowych Sił Zbrojnych. To były takie rodziny. Wszyscy byli zaangażowani. Dobrze wiedział. I z tego przywileju ci polityczni NZ-owcy i ludzie z NOW skorzystali i takich rekomendacji udzielali. Bardzo wielu kapelanów z pionu duszpasterstwa Narodowych Sił Zbrojnych w tym pierwszym okresie w Polsce Ludowej otrzymuje sakry biskupie. Tak jak kapelan V Okręgu Kielecko-Radomskiego Narodowych Sił Zbrojnych, ksiądz profesor Szczepan Sobalkowski, czy biskup Bęcz, czy inni. Tu też znowu za mało mamy na to wszystko czasu. Czy rodzina kardynała Chlonda, prawie w całości w NZ, wszyscy dorośli osobnicy, albo w kościele, albo w konspiracji w Narodowych Siłach Zbrojnych. Oblicze polskiego faszyzmu, oblicze polskiej tej czarnej, najgorszej reakcji. I to wszystko zostało przykryte potworną kampanią nienawiści. To, co się działo po 1944-1945 roku, jest w jakiś sposób zrozumiałe, wytłumaczalne. To jest ta pierwsza komuna, która musi ukryć własne zbrodnie, własną kolaborację, musi sobie znaleźć tytuł do tego, że sprawuje władzę, tworzy fałszywą historię. Ale to trwa do końca, do roku 1989, a nawet dłużej, bo tak naprawdę do tej pory. Jeden z historyków wywodzący się z Polski Ludowej, rodzina tak zwana resortowa, ojciec pułkownik, syn szkoły przeszedł w Austrii pod przykrywką dyplomatyczną, dziś jest profesorem, napisał swego czasu książkę, to była jego praca doktorska, Włodzimierz Borodziej, Terror i polityka. Policja niemiecka, polski ruch oporu w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1944. Książka wyszła w 1985 roku, w końcówce komuny. Napisał między innymi, że była tylko jedna organizacja w polskim podziemiu, która nawiązała otwartą kolaborację z Niemcami już w 1943 roku. NSZ. Co to znaczy otwarta kolaboracja? To się nie kryją. Idą ręka w rękę. Być może chodzą w mundurach niemieckich. Trudno to wytłumaczyć. Ale powiedzmy, że musiał. Że ktoś mu to kazał dopisać. Chociaż to nie były czasy, że takie rzeczy musiano zrobić. Wiele lat później, już w okresie III Rzeczpospolitej, ten człowiek wydaje tę książkę po niemiecku, w Niemczech. I co zrobił? Nic nie zmienił. Tak zostało. Poszło w świat. Głos wolnej, rzekomo demokratycznej, niepodległej Polski jest głosem komunistycznym w dalszym ciągu. Fałszowano ich dokumenty na masową skalę. Jest taki profesor w Lublinie. No teraz się przestawił, przebranżowił, przedtem chwalił komunę, a teraz pisze monografię oddziałów akowskich, AK, Święte i tak dalej. Tak jakby nie miał za sobą tego ogona, posprzątał, pozamiatał. Jest to nawet metoda znana jako metoda lisiego ogona. Zatrzeć za sobą ślady. Ale tego, co napisał, nie zatrzy. W 1984 roku w roczniku lubelskim w jednym z artykułów zacytował rzekomy dokument podziemia narodowego, Narodowych Sił Zbrojnych, gdzie jest wprost napisane, że trzeba likwidować Żydów. Prosto, nie? Skutecznie. Kawa na ławę. Jak się z tym zetknąłem, zacząłem to badać, zacząłem tego człowieka szukać, dostałem jego telefon, zacząłem dzwonić. Mówię, że tu jestem młody, nie znam się, pan tu powołał się na taki dokument,
podał Pan sygnaturę archiwalną, w archiwum tego nie ma. Chciałbym się dowiedzieć, skąd Pan w takim razie to wziął, a o który dokument? Ja powiedziałem, o, tu wie Pan, właśnie tym już teraz nie zajmuję. No ale ja się teraz tym zajmuję. Jeśli Pan napisał, to ja chciałbym wiedzieć. O, nie wiem, to ja mam gdzieś to tam w garażu, to muszę poszukać. Ja mówię, dobrze, to będę dzwonił. I tak dzwoniłem co jakiś czas do niego. W końcu się zniecierpliwił, ponieważ on nie będzie ze mną rozmawiał, on nie będzie tego szukał. Pewnie, że nie będzie, bo nie znajdzie, bo tego nie ma. Tak fałszowano i już. Ale też sfera represji. Zupełnie inna na tych ludziach niż wobec innych działaczy i żołnierzy podziemia niepodległościowego. Co sobie można wyobrazić po takiej jednej tylko rzeczy? Komuś, kto nie ma o tym pojęcia. Najlepiej wytłumaczyć na takim przykładzie. Młoda 22-letnia dziewczyna, matka, żona, jedzie latem 45 roku w lipcu pociągiem z Warszawy do Krakowa. Łapanka, lipiec 45, łapanka komunistyczna, już nie niemiecka, rewizja, przeszukiwanie. Ona ma w torebce pisemko konspiracyjne Narodowych Sił Zbrojnych, wydane pod okupacją niemiecką. Co się dzieje? Staje przed sądem. Była łączniczką w NSZ-cie, do czego się przyznała. A pismo miała, bo sobie tam czytała, lubiła, to była tym jakoś emocjonalnie związana, ale pismo nie dotyczyło już tej epoki. Została skazana na karę śmierci. Matka malutkich dzieci. Bolesław Bierut, obywatel sowiecki, komunistyczny bandzior, wydaje opinię, bo od niego zależy. Pokaże śmiercią, może ułaskawić. Napisał, że ze względu na bardzo wysokie napięcie złej woli z tego nie korzysta, nie znoszę tej kary śmierci. Wyrok został wykonany. Co to znaczy bardzo wysokie napięcie złej woli? Ona jest harda w śledztwie. Ona się nie wybiera swojej przeszłości. Ona jest z niej dumna. Została zamordowana. I inne podobne tego typu przykłady. Stanisław Ostwind, czyli Szmul Ostwind, major Narodowych Sił Zbrojnych, obrońca Polski w 20 roku, wtedy jeszcze jako Szmul. Później przechrzcił się, spolszczył imię, przyjął imię polskiego świętego Stanisława zamiast Szmula, był funkcjonariuszem Policji Państwowej w II Rzeczpospolitej. Tak wreszcie Niemcy, on jest zagrożony. To, że jest Polakiem, z wyboru świadomym, to mu nic nie daje. Niemcy podchodzą do zagadnienia rasowo. Jest ukrywany przez narodowców. Udzielają mu wszelkiej pomocy. A chce być czynny, chce coś robić. Jest oficerem. Dostaje funkcję komendanta powiatu Węgrów. I bardzo dobrze na tej funkcji się sprawuje. Na przełomie 1944-1945 roku jest aresztowany przez Sowietów. Jest śledztwo. Ujawniają jego przeszłość. Wiedzą, jaką strukturą dowodzi. Wiedzą, że jest majorem Narodowych Sił Zbrojnych. I wychodzi na jaw jego żydowskie pochodzenie. I oni mówią, no to ty nasz, Jewrej, ty pójdziesz z nami, to my ciebie generałem nawet zrobimy. Ty tu wszystkich znasz, to ty ich wydasz i my ich będziemy mieli. Łatwa robota. A on mówi, nie. No dlaczego nie? To my ciebie ubijemy, jak ty tego nie zrobisz. On mówi, trudno, stracę życie, ale jestem polskim oficerem. Jestem oficerem Narodowych Sił Zbrojnych. Złożyłem przysięgę i ja tej przysięgi nie złamię. Nie złamał. W lutym 1945 roku został zamordowany. Polski Żyd w polskiej faszystowskiej kolaboracyjnej organizacji. Takich postaw nie mamy. Nie ma tego w podręcznikach. Nie trafia to do seriali. Nie jest to w sferze kultury. Nie ma pamiątek po tych ludziach. Dlaczego mamy mieć jakieś dziwne Kubusia Puchatka, jakieś inne szkoły, a takich ludzi nie pokazywać? To są pomnikowe postaci, które powinny być pokazywane. I co zrobiono z tymi, którzy przeżyli? Tak jak z porucznikiem Romanem Dżawikiem, oficerem Narodowych Sił Zbrojnych na Lubelszczyźnie. On w lipcu 1944 roku został zagarnięty przez armię Berlinga, przymusowo wcielony
doszedł aż do Berlina. Nie przyznał się oczywiście do swojej przeszłości. Za Berlin dostał virtuti militari. Dostał awans oficerski w Ludowym Wojsku Polskim. Myślał, że wystarczająco mocno się zakonspirował. Te chwalebne czyny jeszcze są dodatkową osłoną, więc jakoś to będzie. Ale komuna muchała, sprawdzała, szukała. I wreszcie na początku lat 50. wyszło na jaw, że był oficerem Narodowych Sił Zbrojnych. W dodatku w szczególnie bandyckim terenie, bo w powiecie janowskim, kraśnickim. Okrutne śledztwo. Wyszedł z tego śledztwa jako inwalida. Przypisywano mu zbrodnie na komunistach, na PPR-owcach. On był wtedy ciężko ranny po jednej z walk z Niemcami. Był kilkadziesiąt kilometrów od miejsca, gdzie te wydarzenia miały miejsce, gdzie tą komunę likwidowano. Za złodziejstwa, za bandyty, za zbrodnie, nie za poglądy. Ale on w tym nie brał udziału, bo nawet nie był za bardzo przytomny. Przypisywano mu te czyny. Znaleźli się świadkowie komunistyczni, którzy poświadczyli, że tak, był, brał. I wreszcie, po wielu miesiącach śledztwa, sam się zaczął do wszystkiego przyznawać. Został skazany na karę śmierci, ale w związku za zasługi za Berlin, za virtuti, zamieniono mu na karę dożywotniego więzienia. Po roku 89, gdy wyszła ustawa o stwierdzeniu wyroków stalinowskich za nieważne, mógł się ubiegać o stwierdzenie nieważności takiego wyroku i wystąpił przed Sądem Pomorskiego Okręgu Wojskowego 15 kwietnia 1992 roku. Byłem wtedy z panem Romanem na sali jako jedyna osoba. Sąd chciał mnie wyrzucić, trzech pułkowników pionu sądowniczego, już trzeciej RP, ale przecież całe wykształcenie i wszystkie awanse wynieśli z PRL-u. Chcieli mnie wyrzucić. Co pan tu robi? No my siedzę. Sprawa jest otwarta, jawna, nie ma żadnych przeciwwskazań. Poszli na naradę, po iluś tam minutach wrócili. Mogę siedzieć, ale nie mam prawa się odzywać. Nie wiem, że nie mam prawa, się nie będę odzywał. Pan Roman mnie prosił, nie chciał być sam. Przyjechał sam na sprawę. Mówi, czuję, że będzie nie tak. Mówię, przecież to jest czysta formalność. Pana sprawa to jest bardzo prosta. I co się okazuje? Sąd wziął pod uwagę tylko i wyłącznie to, że on się kiedyś przyznał. W uzasadnieniu napisali mu. Zauważyć należy, że zgodnie z treścią artykułu, tam i tak dalej, jeżeli czyn zarzucony bądź przypisany był związany z działalnością na rzecz niepodległego państwa polskiego, to artykuł tam taki i taki stanowi, że sąd orzeka na posiedzeniu na podstawie akt postępowania organu, który wydał orzeczenie, a w miarę potrzeby przeprowadza dalsze postępowanie dowodowe. Dokonując wykładni celowościowej, sąd doszedł do przekonania, że postępowanie dowodowe, o którym mowa w tym przepisie, powinno ograniczać się do ustalenia czynu, jego opisu, który zarzucono bądź przypisano wnioskodawcy, bądź ewentualnie motywów jego postępowania. Sąd na tej podstawie nie może jednak przeprowadzać ponownie postępowania dowodowego w przedmiocie ustalenia winy. Czyli bierze się pod uwagę wyłącznie to, co mu przypisał sąd komunistyczny. I mu to czytają. On to zrozumiał. Mówi, Wysoki Sądzie, ja byłem torturowany. Ja się przyznałem. Ale każdy by się przyznał, tylko wy byście się przyznali po 5 minutach. A ja wytrzymałem kilka miesięcy. Zaczęli na niego krzyczeć, że przeszkadza. On rozdarł koszulę i pokazał, mówi do nich, wy katyniowcy. Wszystkie żebra wniesione do środka. Skakali mu buciarami po klatce piersiowej. Zaczęli na niego wrzeszczeć, że będzie ukarany grzywną za obrazę sądu. Powiedział, gdzie ich ma, co o nich myśli, trzasnął drzwiami. Nie dostał stwierdzenia nieważności wyroku. Pozostał bandytą reakcyjnego podziemia. Co więcej, w uzasadnieniu ci pułkownicy napisali, że nie wiadomo tak naprawdę, po której stronie on walczył. Bo państwo polskie się przewaliło i nie istniało. W związku z tym, co on robił w lesie. No co robił? Grzyby zbierał? Można takie rzeczy robić w Polsce Ludowej? Można. I ta propaganda trwa do dzisiaj. Już kończąc ten wątek. W listopadzie 2012 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej podjął uchwałę w
stosunku już do ostatniej organizacji podziemia niepodległościowego, oddając jej szczególne zasługi w stosunku do Narodowych Sił Zbrojnych. To było 2 lata temu. Tyle lat, 23 lata musieli ci ludzie czekać. I rozpoczął się jazgot, taki dyżurny pies łańcuchowy towarzysza Millera, towarzysz Tadeusz Wiński, zwany profesorem, który bardziej zasłynął zmiana, któremu należy przypisywać w miejsce profesora, jako klepacz damskich tyłków. Ci ludzie, którzy pamiętają aferę w Hiszpanii, on był wtedy wiceministrem spraw zagranicznych w rządzie SLD na konferencji międzynarodowej w Hiszpanii. Wychodził z hotelu rano na obrady. Grzebał w tyłku polskiej tłumaczce. Nie z zewnątrz, tylko wewnątrz spódnicy. Telewizja hiszpańska nagrała i puściła. Tam oczywiście nie wnika, czy to jest SLD, czy jakaś inna organizacja. Polski wiceminister spraw zagranicznych grzebie w tyłku, klepie po tyłku w spódnicy polskiej tłumaczki. Stąd zyskał miano klepacz damskich tyłków. Kto z Państwa pamięta, jak on się tłumaczył i jak tłumaczyła go żona, która go wzięła oczywiście w obronę? Żon ma taki blisko wschodni temperament i jemu tak te łapki chodzą. Tak sobie grzebie. Dzisiaj to mógłby się wziąć na przykład za osobę posługującą się dokumentami na nazwisko Anna Grodzka. Mógłby jej pogrzebać, dostałby od boksera w ryj za przeproszeniem, pewnie by się uspokoił. Wtedy to było możliwe. Ale po tym, jak ta uchwała została podjęta, oni z napaścią, z nienawiścią w stylu stalinowskim zaatakowali. A towarzysz Miller napisał, że żydobójcy, sojusznicy Hitlera. Nic się nie zmieniło. Ten zarzut żydobójcy jest bardzo nośny, dlatego że morderstwa popełniane na ludności żydowskiej podczas okupacji miały miejsce i to na całkiem pokaźną skalę. Tylko tych morderstw nie dokonywali AK-owcy i nie NSZ-owcy, aż po wojnie ich za to skazywano, za rzeczy, których nie popełnili. Te morderstwa były popełniane przez komunistów. To Polska Partia Robotnicza, to Gwardia Ludowa, to Armia Ludowa dokonywała najbardziej haniebnych czynów. Zgrupowanie rzekomo partyzanckie, dowodzone przez Władysława Spychaja na Kielecczyźnie. Po wojnie już posługiwał się nowym nazwiskiem, żeby częściowo zatrzeć za sobą ślady, jako Władysław Sobczyński. Już później jako pułkownik był szefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie, gdzie w sierpniu 1945 roku usiłował przeprowadzić pogrom na Żydach. To mu się nie udało. Partia rzuciła go na inny odpowiedzialny odcinek, do Kielc, gdzie już się udało. Towarzysz Spychaj był zrzutkiem cichociemnym sowieckim. W czerwcu 1944 roku był zrzucony do organizacji Brygad Armii Ludowej. Ale jemu w nosie tam gdzieś miał walki z Niemcami, bo to jest niebezpieczne. Można zginąć, trzeba coś przeprowadzać, do czegoś się wyszykować, mieć odpowiednich ludzi. Tych, których miał, uznał za nienadających się. Ale można było żyć inaczej w tym lesie. Organizowali akcje wyszukiwania, wyławiania ukrywających się resztek ludności żydowskiej. I opisy, które po sobie zostawili, swojej działalności, są wstrząsające. Wygląda to w ten sposób, że łapali jakąś grupę kobiet, dzieci, nakazywali im rozebrać się do naga, żeby ubranka nie były pokrwawione krwią, nie były podziurawione, rozstrzeliwali, a towar spieniężali. I wóda, i świniu. Zjedli świniu, udali się na poczynek, wypili wódkę, prowadzili działalność partyzancką. Później po wojnie tymi zbrodniami obrzucano wszystkich innych. Jeden z dowódców Brygad Armii Ludowej napisał w życiorysie z 1945 roku, wstępując już jawnie do Polskiej Partii Robotniczej, szlak bojowy naszej brygady znaczony był trupami kobiet i dzieci żydowskich. Jeszcze się tym pochwalił. SS-mani tego nie robili, bo lepiej nie robili to, ale nie pisali. Natomiast tu nie było żadnych przeszkód ideologicznych i byli przejmowani. Tych zbrodni na Żydach było mnóstwo. Zbrodniarze po wojnie robili oszałamiające kariery w urzędach bezpieczeństwa, w strukturach partyjnych, w aparacie państwowym, niektórzy w dyplomacji, w sądownictwie, wszędzie
gdzie tylko było możliwe. Partia swoich ludzi umieszczała, dawała im zaszczytne posady i ta przeszłość nie miała żadnego znaczenia. Oskarżano innych, w tym oskarżano Narodowe Siły Zbrojne. Natomiast jest tytuł do obrony, do pokazywania po pierwsze ludzi, którzy służyli w Narodowych Siłach Zbrojnych, tak jak major Szmul Ostwin, komendant powiatu Węgrów, jak porucznik Feliks Pisarewski, przedwojenny bokser klubu Maccabi, oficer rezerwy Wojska Polskiego, działacz sionistyczny, oficer do specjalnych zleceń w sztabie Komendy Okręgu I Warszawy, jak ludzie pochodzenia żydowskiego w partyzantce Narodowych Sił Zbrojnych. Są praktycznie w bardzo wielu oddziałach. Z akt sądowych skazywanych NZ-owców po wojnie wynika, że wielu z tych, którym tym nieszczęśnikom NZ-owcy udzielili pomocy, po wojnie się odwdzięczają. Nie ryzykują życiem, to prawda, ale ryzykują karierą, ale występują w obronie NZ-owców. I piszą, ten i ten mnie utrzymywał, mnie przechowywał, uratował moje dzieci, uratował moją rodzinę. Wyroki po wojnie są rasowe. Za ukrywanie Polaka, którego ściga Gestapo, nawet Sowieta, który nie ma szans przeżycia, nie ma okoliczności łagodzących. Za ratowanie Żyda, proszę bardzo, łączniczka Brygady Świętokrzyskiej, zagrożona dożywotnym więzieniem, gdy przyszła koleżanka ze szkoły, sprzed wojny i zeznaje, że mnie bezinteresownie całą okupację utrzymywała, przechowywała, dostaje wyrok tylko 7 lat więzienia. Tylko, to jest straszne, ale ma szansę przeżycia. I takich świadectw mamy bardzo dużo. Te świadectwa będziemy oczywiście publikować. Są księża z tego pionu duszpasterskiego Narodowych Sił Zbrojnych. Są dowódcy oddziałów. Są ludzie ze struktur organizacyjnych, różnych szczebli, od najniższych do najwyższych, którzy ratują Żydów. Ci rzekomi polscy faszyści są normalni, pomagają nieszczęśnikom. Ci rzekomi postępowcy, którzy do dzisiaj ich oskarżają, są mordercami albo są następcami politycznymi, ideologicznymi morderców. Tak można siłą propagandy przewrócić historię do góry nogami. I wreszcie rzecz najważniejsza. Zbigniew Stypułkowski, o którym wspomniałem, przywódca polityczny całej tej formacji, zarówno wojskowej, jak i cywilnej, czyli szef prezydium Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej, jest ożeniony z wnuczką profesora Aleksandra Krauss-Hahn, wybitnego historyka żydowskiego. Jego syn, który jest żołnierzem młodocianym Narodowych Sił Zbrojnych, bierze udział w Powstaniu Warszawskim. Po matce jest Żydem. To co to za organizacja antysemicka, która na czele stawia taką osobę i go nie ściga? Nie ściga jego syna. On jest w ich szeregach. Zgrupowania w tych strukturach, mówię, wszędzie wychodzi teraz na jaw. Tamci ludzie z tamtej strony mieli tą cywilną odwagę, dają te świadectwa, przypominają, nie wstydzą się tego, że służyli w Narodowych Siłach Zbrojnych. Reżyser Andrzej Koniec, podchorąży Zawisza, samodzielnego batalionu imienia brygadiera Czesława Mączyńskiego. To jest powiat Piaseczny pod Warszawą, Narodowych Sił Zbrojnych. Znany perelowski reżyser, Stawka Większa niż Życie, NZ-owiec. I koledzy, wydając książkę swoją z latach 90., zapytali, czy możemy dać twoje zdjęcie, czy nie będziesz miał tego nam za złe, czy może się wstydzisz, nie chcesz, to tego nie zrobimy. A on powiedział, to byłby dla mnie zaszczyt, gdybyście mnie umieścili. Ja byłem z wami wtedy i chcę być z wami teraz. Także te stosunki polsko-żydowskie nie wyglądają tak, jak w Gazecie Wyborczej. Radzę nie czytać, żeby znormalnieć, żeby się oderwać od tej fałszywej propagandy. Trzeba się uczyć, trzeba bardzo dużo publikować, trzeba od początku przeorać naszą historię, docierać do źródeł, wydobywać to, co jest prawdziwe i piętnować to, co jest fałszywe, co jest zakłamane. I kłamców pokazywać palcem po imieniu. Nie dać im normalnie żyć, bo na to nie zasługują, żeby ich cenić jako profesorów, jako tych, którzy rzekomo podczas okupacji nie bali się Niemców, tylko Polaków, jak inni uczeni
już w III Rzeczpospolitej potrafią publicznie stwierdzić, że Polacy są współwinni zamordowania 3 milionów Żydów w Polsce i nic się nie dzieje. Państwowy etat, państwowe pieniądze, czyli z naszych podatków, na tego typu ludzi. A dla nas miejsca tam nie ma. Jeszcze nie ma. I dla tych, o których mówię, też jeszcze miejsca nie ma. Ale to się już powoli staje. Tamta ideologia, tamte wzory są dziś najbardziej nośne wśród polskiej młodzieży. Szukają wzorców osobowych, szukają odniesienia w historii do tego, co jest najlepsze i tam właśnie znajdują. I to jest pociecha, dlatego że jak przychodzą po spotkaniu młodzi ludzie, kilkunastoletni i mówią, pan tak mówi, ale ja nic nie wiem o swojej przeszłości, o swojej rodzinie. A więc to szukaj, pytaj rodziców, pytaj dziadków, jeśli żyją, kto był w konspiracji, co kto robi. Trzeba się dowiedzieć, trzeba znać swoją przeszłość, oni tego nie znają. A później po następnym spotkaniu przychodzą, mówią, tak, dziadek był w AK, był łącznikiem, ale to jest dla mnie bardzo dużo, ja jestem dumny. Albo ktoś inny przychodzi, pan mówi, żeby szukać. Mówi, no ale ja w rodzinie znalazłem dziadka Ormowca. Co ja mam teraz zrobić? A mówi, to nie jest twoja wina, to są polskie losy. Mówi, ale nie jest tak źle, bo w drugiej części rodziny to znaleźliśmy i Bechowców, i Jakowców, czyli już z tamtą rodziną trzymamy, z tą już nie. Oni są dumni z tego, że mają się czym pochwalić, że nie mają nikogo, kto był w UB, w milicji, w KBW, w partii i tak dalej. Szukają normalności. I to powoli się staje. To, co robimy, to, o czym mówimy, to nie jest tylko historia. Bo gdyby to była czysta historia, to byłoby 5-6 osób, które mają podobną wiedzę, prowadzą takie badania i to jest dyskusja o własnym kręgu, o szczegółach, o przecinkach, o postawionej kropce w jakimś dokumencie. A to jest historia i teraźniejszość, dlatego że to jest fragment naszej przeszłości, całkowicie nam zabrany. Przeszłości bardzo pięknej, która została całkowicie sfałszowana. Dopóki nie odzyskamy tej przeszłości, dopóki nie będziemy mieli fundamentu, na którym normalnie staniemy, mocno i będziemy tego fundamentu bronić, bo to jest nasz, to wtedy zaczniemy w Polsce wygrywać. Nie mając wiedzy, nie umiejąc posługiwać się tą wiedzą, nie mając argumentów, mogą nas zakrzyczeć, mogą nas wszędzie wytupać, mogą nam wszędzie przeszkadzać. Na szczęście dzieje się już odwrotnie. Nieuczciwie nam panujący, hrabia przez CH, który w jakiś tam sposób zgubił ten tytuł, ostatnio się tym nie posługuje, jeździł po kraju, były otwarte spotkania. W kampanii wyborczej nawet za granicę pojechał, jak dostał żelowego penisa w Londynie, to machał mu tak przy ustach, nie wiedział, co z tym zrobić, albo nie wiem, może wiedział, bo każdy go tak od razu nie odrzucił. Dzisiaj nie ma spotkań, nie jeździ do młodzieży. Są spotkania zamknięte, są zaproszenia. Tak jak poprzednie władze prowadziły działalność otwartą. Grób nieznanego żołnierza 15 sierpnia czy 11 listopada był dostępny. Były barierki tylko przy samym grobie. Ludzie stali przy tych, którzy składali wieńce. Dziś jest to 200 metrów odległości. Nic nie widać, nic nie słychać. Przychodzi kilkadziesiąt spędzonych osób, które składają. Telewizja pokaże mały tłumek, bo 4-5 twarzy przy tym czy przy tamtym i odwalone. Palikot miał jeździć po kraju, miał przewrócić Polskę. Co się dzieje? Po kilku spotkaniach zrezygnował. Okazuje się, że przychodził na salę kilkadziesiąt osób. On rozpromieniony, uśmiechnięty, to będzie dżendry teraz, będzie orgia, będzie może zabawa w słoneczko. On zaczyna, tu wszyscy wstają, śmieją się i wychodzą. No jak to? A tak to, bojkot. Zobaczył, że nie ma ludzi, którzy chcieliby z nim na poważnie rozmawiać. A o tym, co się dzieje, o tym przełomie w świadomości świadczy Marsz Niepodległości, te 100 tysięcy młodych ludzi z biało-czerwonymi flagami, idącymi rodzinami, z małymi dziećmi. Świadczą marsze żołnierzy wyklętych. To trafia do sfery kultury. Są sztuki, filmy. W tej chwili jest tego coraz więcej. I poszukiwanie tej najlepszej tradycji. Poszukiwanie tradycji z II Rzeczpospolitej, z okresu okupacji i wreszcie z ostatniego powstania antykomunistycznego, ostatniego polskiego powstania
narodowego, gdzie siły, które się wywodziły z narodowych sił zbrojnych, po wojnie już działają jako Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, trwali do 1956 roku. Wtedy padła ostatnia komenda powiatowa w Bielsku Podlaskim. To już dawno było wszystko pozamiatane, jak się teraz mówi. Dawno była utwardzona komuna, ale się okazuje, nie wszędzie. Była jeszcze inna tradycja w Polsce i do tej tradycji normalnej zaczynamy nawiązywać. Na marsze niepodległości, na marsze ku czci żołnierzy wyklętych, oprawę na stadionach, które robią kibice. Chwała bohaterom Powstania Warszawskiego, żołnierzom wyklętym, Witoldowi Pileckiemu, najwybitniejszemu, największemu chyba polskiemu bohaterowi XX wieku. Poświęcamy tyle uwagi. Walczymy o nich. Walczymy o Inka. Dlaczego? Bo chcemy powrotu do normalności. My nie chcemy przywileju dla tamtych ludzi, bo ich pozabijali albo ich całkowicie powyrzucali na margines społeczeństwa. Chcemy normalności, żeby byli na kartach podręczników, żeby byli właśnie w sferze kultury, żeby to ich imionom, nazwiskom poświęcano wydarzenia, miejsca w Polsce, a nie tym wszystkim zdrajcom, komsomolcom. Jest czymś niezwykle haniebnym, że władze państwowe chowają Wojciecha Jaruzelskiego w polskiej nekropolii narodowej za nasze pieniądze, bo sobie rodzina zażyczyła, mając podwójny interes. Po pierwsze, grób będzie chroniony, po drugie, to my na to płacimy. Na zawsze, nie na 20 lat. My się musimy starać o swoich bliskich, musimy sami im jeszcze po śmierci zapewnić ten byt cmentarny. A tu przywileje nawet po śmierci. Kompania honorowa, strzały, na tych czerwonych poduszkach szwans parada idą ci biegli żołnierze z kompanii reprezentacyjnej. Jak za Stalina, jakby się zupełnie nic nie stało. Ale stało się bardzo dużo. Dlatego, że wracamy. Oni wydobywani są z tych jam cmentarnych, z tej warszawskiej łączki, ale z bardzo wielu innych miejsc. Żołnierze niepodległości. Zwykli ludzie, nie jacyś tam generałowie, bo generałów było niewielu. Ci z dołów organizacyjnych, z najniższych struktur, takich jak Danuta Siedzikówna, Inka, łączniczka u majora Łupaszki. Ona nie strzelała, nie chodziła z karabinem, chodziła z opatrunkami, z lekarstwami. Na polu walki udzielała pomocy wszystkim. Na jej rzecz zeznawali ubecy milicjanci na sprawie. To jest ewenement. Nic nie pomogło. Za postawę śledztwa, gdzie odmówiła wydania swoich przełożonych, gdzie odmówiła i znosiła bicie, tortury, odmówiła ujawnienia miejsc kontaktowych, została zamordowana. A jej oskarżyciel, człowiek, który brał udział w zbrodni sądowej, został pochowany w asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego. Trzeba by jeszcze dodać Ludowego Wojska Polskiego. Tylko ta zmiana już w tej chwili jest. 2,5 roku temu w Krakowie, w prywatnej szkole, w liceum, czyli młodzież już maturalna, pani od historii, niespełna 30-letnia, czyli absolwentka już wyższej uczelni w III Rzeczpospolitej, z dobrej rodziny, wyższy poziom nauczania, małe klasy, po kilkanaście osób, przychodzi 1 marca i mówi, że dzisiaj jest święto, nowe święto, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Zrobimy lekcję. Ja jestem tu przygotowana, porobiłam wydruki, mam z komputera, wszystko rozdam wam i omówimy postać szczególną, żołnierza wyklętego. I rozdałam tym dzieciom, ale 18-19-letnim. Jaką sylwetkę wybrała? Adama Michnika, bo siedział w więzieniu. A młodzież powiedziała pani, nie, proszę usiąść tam na ławce pod oknem, a my zrobimy lekcję dla pani. Ale o kim zrobicie? A dlaczego nie o Michniku? Oni mówią, dlatego, że Gomułka też siedział, Bierut też siedział, Stalin siedział, Hitler siedział. I samo siedzenie w więzieniu nie jest tytułem do chwały, ani do tego, żeby od razu być żołnierzem wyklętym. Natomiast mamy postać inną. No, a jaką? Danutę Siedzikównę Inkę, której pomnik niedawno został w Krakowie zniszczony. Ale to ja nic nie wiem o takiej postaci. Dlatego zrobimy my dla pani lekcję. Role się odwracają. Nauczyciele zaczynają być uczeni przez uczniów. Dziękuję bardzo.
teraz jest krótki moment, możemy zadawać pytania naszemu prelegentowi, także bardzo proszę śmiało zwracać się do pana doktora.